Jeden z patronów poprosił, żebym przyjrzał się filmowi zamieszczonemu przez kanał The Austin School How Islam Saved Western Civilization, czyli jak uh, islam uratował zachodnią cywilizację. No i tutaj mamy wpis: uh, dr Roy Casagranda pushes back against the artificial East-West paradigm and show how so-called Dark Ages was in fact. a period with enormous intellectual achievement after laying out the contradictions without, within the construct of paradigm of western civilization dr casagranda examines how muslim persian and jewish christian and muslim arab philosophers persevered and advanced western civilization while europe wallowed in the medieval <sighs> ja wiem. film jest, uh, Powiem tak. Ten film mówi o zachodniej cywilizacji i zauważa ten rojka zagranda. Obstawiam, że Mexican-American, który nie niezbyt chętnie widzi te konstrukty zachodniości w zachodzie. Okej, okay, można, można ich nie lubić, można ich nie uznawać, można uważać je za uproszczone. I to jest prawda, że Zachód do. Powiedzmy XIV wieku, no nie jest jakiś imponujący naukowo, tak? później jest lepiej. Może, może do XIII. Problem polega na tym, że Chińczycy w XIII wieku przeżywają też kryzys i Arabowie przeżywają kryzys, więc Europa w XIII wieku zaczyna wyglądać w miarę ciekawie, po raz pierwszy od czasów starożytnych. I e, można oczywiście mówić, że ta zachodnia cywilizacja to ona y, tutaj jest jakoś y, troszeczkę przepropsowana. Ja to uważam, że współczesna zachodnia cywilizacja to jest konstrukt renesansowy generalnie, więc tutaj nie było jakiejś safe, bo dlatego, że dla mnie średniowieczna kultura, kultura średniowiecznej Europy to nie jest western civilization, no ale ale okej, okay, uznajmy, że dla mnie Western Civilization to jest Kolumb, Vasco da Gama, Cartesiusz, Machiavelli, Wolter, to jest Western Hume, to jest Western Civilization. No dobrze, ale, ale okej, okay, uznajmy, że Western Civilization to są także średniowieczne jakieś uniwersytety w Paryżu czy w Bolonii. Okej, okay, czy one były zapóźnione względem świata arabskiego na przykład? No, no były i nie były, zależy, jaki, jakie weźmiemy czasy. Ja wiem, że jest bardzo duża moda. Moda na. Zachód sobie prawa człowieka wymyślił w XVIII wieku. To było zgodne z. A może byś posłuchał, zamiast mi tutaj pisać coś, co zresztą jest bez sensu, dlatego że. Ja mówię trochę o czymś innym, tak? Zachód nie został wymyślony, zachód to jest zachodnie chrześcijaństwo. Zachód powstaje nie w XVIII wieku, tylko w reformacji, ale dobra. A, a, a właściwie to powstaje, można powiedzieć, już w schizmie prawosławno chrześcijańskiej czy prawosławna katolicka schizma, tak? XI wiek, można wtedy powiedzieć, że jest Zachód, bo Zachód pochodzi od słowa zachodnie chrześcijaństwo, a nie od czegoś, co wymyślono w XVIII wieku. Ale dobra, natomiast współczesna cywilizacja zachodnia jako jakieś rozpoznawalne coś to jest indywidualizm, odwaga, to jest Vasco da Gama, to jest Kartezjusz, to jest Wolter. Natomiast dobra, można uznać, że zachodnia cywilizacja to jest XI wiek i wtedy jeszcze nie było uniwersytetów w XI wieku. Zaczynają być w XIII wieku, tak naprawdę. W XII-XIII wieku powstały pierwsze uniwersytety w Europie. I wtedy szkolnictwo zaczyna wyglądać na Zachodzie powoli lepiej niż w świecie arabskim. Taka prawda. Więc mówienie, że tutaj Arabowie się czemuś przysłużyli, no dobra. Można powiedzieć, że Arabowie prze, przechowali kilka rzeczy bizantyjskich Greków, które tam gdzieś znaleźli. No, i wcześniej jak zdobywali rzymskie, te wszystkie prowincje od Morza Śródziemnego na południe. No, okej, okay. tylko to nadal jest takie zapożyczone raczej. Nie? No Arabowie bezpośrednio i Middle East, muzułmański, muzułmanie na początku, no to byli wielbłądy, no po prostu poganiacze wielbłądów. No. Więc oni tam raczej coś przechowali, niż wymyślili. Jeżeli ktoś ktoś wymyślił, na przykład Homonto, to jest wynalazkiem chińskim. Druk jest wynalazkiem chińskim. To Chiny raczej inspirowały i bezpośrednio. Natomiast tutaj to mamy ewentualnie, że Zachód zapomniał o niektórych wynalazkach europejskich. Na przykład papież Sylwester II, ten co wymyślił Sylwestra, on znał się trochę na mechanice i czytał Archimedesa i uważano, że jest czarownikiem, no, ale był papieżem, no to nikt go na stosie nie spalił. Więc był klimat antynaukowy i u Arabów było lepiej, ale zwróćcie uwagę, że Bizancjum trwało nadal i w Bizancjum był pronaukowy modus, więc Bizancjum raczej przechowało Western Civilization. A później jak Turcy już mocno naciskali Bizancjum, to od XII wieku wszystkie ciekawe teksty powoli bizantyjczycy przenoszą do Włoch i wtedy Włochy save Western Civilization. Natomiast Arabowie przyjęli trochę greckich tekstów, ale w XIII wieku odbiła im palma radykalizmu i zaczęli mordować tych tłumaczy. I te inspiracje starożytną Grecją i Bizancjum i wszystkim tym, co oni zdobyli na Rzymianach, Grekach i Bizantyjczykach, to trochę w niwecz się obróciło. I ja rozumiem, że Awicenna, Ibn Sina, no ale oni, oni mówili o tym, o czym mówili starożytni Grecy, oni niewiele od siebie dodali. No, Arabowie wymyślili orzeglowanie arabskie, ale było też orzeglowanie łacińskie i orzeglowanie bizantyjskie, czyli greckie. Generalnie rzecz biorąc, technika żeglugowa to raczej Arabowie nie robią takiego wielkiego wrażenia. Nie wiem, gdzie by ci Arabowie mieli zachować cywilizację zachodnią. Oczywiście jest tak, że trudno to tak rozgraniczyć, że u u jednych, u na przykład na Zachodzie się tyle działo, a u Arabów nic. Nie, no to oczywiście nie jest prawda, ale, ale sam, samo postawienie sprawy, że Islam saved Western civilization, wygląda mi na modną bzdurę, która jest po to opropsowana, żeby granty wyciągać, bo to jest modne. Tutaj ten Rojka Sagranda co chwilę robi wycieczki do czasów współczesnych i robi jakieś dziwne analogie, jak następuje rozwój różnych nauk i sztuk, i właściwie więcej mówi o czasach współczesnych niż o tych czasach, o których mówić miał. To jest cecha bardzo typowa dla ludzi, którzy coś kombinują. Takie nieustanne latanie po temacie na zasadzie, jakby ktoś chciał. Yy, powiedzieć, że Hindusi wymyślili statki kosmiczne, bo Indira Gandhi coś tam powiedziała i coś jest w Wedach napisane. I tak cały czas Wedy Indira Gandhi, Wedy Indira Gandhi, 2000 lat w tą, 2000 lat tą. I tak samo to wygląda. Arabowie są w XI wieku, ale nagle coś tam jak współcześnie, co Kennedy powiedział albo coś. What the heck, tak? Także yy, ja widzę tu Szurię, tylko że Szurię dobrze utytułowaną. I zachodnią, i anty, antykolonialną, i taką modną tego typu. Ja bym przede wszystkim się tak nie brędzlował tym pojęciem zachodnia cywilizacja. Ja bym przede wszystkim czytał o poszczególnych krajach, dlatego że są w ramach cywilizacji zachodniej, tak zwanej, są kraje, które jeżdżą praktycznie na gapę, jak Polska i są kraje, które tylko w jednej lub dwóch epokach coś wnosiły do niej, jak Portugalia. I są kraje, które właściwie nigdy nawet śladowego niczego, bo to była grupa chłopów, jak Estonia czy Finlandia. A są kraje, które w każdej epoce coś mają do zaproponowania, nawet w tych epokach nie był wiekach ciemnych, jak Francja czy Włochy. Tak, że ja bym się tak nie, wiecie, w ogóle mnie martwi trochę to mówienie o cywilizacjach ciągle, o tych blokach kulturowych. Każdy kraj jest inny ja bym wolał, żebyśmy więcej mówili o krajach generalnie. Ja polecam czytać o Francji, o Włoszech, o krajach, które rzeczywiście coś zrobiły, o Holandii, kraj, który z bagna zrobił kwitnący ogród. To jest Zachód. Zachód to jest Holandia na przykład. To jest Zachód. No i tyle, no. co by tu jeszcze dodać.